Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W ostatnim czasie nasiliły się wszelkiego rodzaju informacje, komentarze mówiące o możliwym zaostrzeniu się relacji polsko-białoruskich. W ciągu ostatnich dni bardzo głośny stał się wywiad, jakiego udzielił wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pan Paweł Jabłoński, amerykańskiej telewizji CNN. Rozmowa ta miała miejsce w ubiegły piątek, 4 sierpnia 2023 roku i padły tam bardzo mocne słowa, myślę, że warto je skomentować, warto je tutaj przytoczyć. Przede wszystkim pojawiła się informacja, że rzekomo najemnicy z grupy Wagnera podejmowali próby infiltracji terytorium Polski. No, w polskiej dyplomacji dodał, że jego zdaniem zagrożenie ze strony Białorusi jest bardzo realne. To są słowa Pawła Jabłońskiego. Co więcej, w polskiej dyplomacji dodał, że spodziewa się kolejnych prób ataków, jak to ujął, na polską granicę, a także prób naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Paweł Jabłoński zapowiedział, że w regionie graniczącym z Białorusią będą wzmacniane, będzie wzmacniana obecność wojska polskiego. No, będą dyslokowane poszczególne kolejne pododdziały, nie doprecyzował o jaką liczbę chodzi, ale powiedział, że rozważane są wszelkie kroki i powiedział, że rozważana jest także opcja. Pełnej, pełnej izolacji Białorusi i całkowitego zamknięcia granicy. No, szanowni Państwo, to jest też, można powiedzieć, kontynuacja pewnej retoryki, którą zapoczątkował pan premier Mateusz Morawiecki 29 lipca bieżącego roku, kiedy straszył grupą ponad 100 najemników z grupy Wagnera, którzy rzekomo mieli się, zdaniem premiera Rzeczypospolitej Polskiej, przesunąć w kierunku przesmyku Suwalskiego. Premier Morawiecki powiedział, że jest to. Krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. To cytat z pana, z pana premiera. W odpowiedzi na słowa premiera Morawieckiego, prezydent Łukaszenka powiedział, że grupa Wagnera przebywa w centrum Białorusi, w okolicy miejscowości Osipowicze i że nigdzie się nie wybiera, a już na pewno nie na przesmyk suwalski. Zresztą ten przesmyk suwalski jest bardzo mocno. Demonizowany, przedstawiany jako takie właściwie taki można powiedzieć zwornik bezpieczeństwa państwa polskiego. Bardzo wielu ekspertów, komentatorów popularnych w mediach głównego nurtu. Mówi o tym przesmyku suwalskim, ale ja pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy pan generał Waldemar Skrzypczak, kiedy wypowiadał się w sposób racjonalny, w sposób logiczny, przedstawiał, że przesmyk suwalski jest w ogóle trzeciorzędną kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, z punktu widzenia militarnego. I Tutaj no, nie sposób się w tej sprawie nie zgodzić z, z taką oceną sytuacji. Przesmyk Suwalski jest rzeczywiście zdecydowanie trzeciorzędną sprawą z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego państwa polskiego. Ma znaczenie dla bezpieczeństwa państw bałtyckich, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że z punktu widzenia interesów amerykańskich w naszej części świata, w naszym regionie, ma istotne znaczenie, ale interes amerykański, a interes polski to ta, to nie jest kwestia równoznaczna. Ja sobie zdaję sprawę, że w Polsce bardzo wielu polityków, intelektualistów, właściwie stawia znak równości między amerykańską racją stanu a polską racją stanu, ale tak nie jest, Szanowni Państwo. Nie ma znaku równości między amerykańskim interesem narodowym, amerykańską racją stanu, a polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Szanowni Państwo, tutaj trzeba też wspomnieć o tym incydencie z 1 sierpnia, który został przez no, około 10 godzin w ogóle bagatelizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Chodzi o naruszenie polskiej przestrzeni publicznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce. No, tak naprawdę Ministerstwo Obrony Narodowej dopiero po około 10 godzinach przyznało, że w ogóle doszło do wtargnięcia na terytorium państwa polskiego przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8 Białoruskich sił powietrznych. Pytanie, dlaczego tak, tak długo zwlekano z powiadomieniem o, o tym incydencie w okolicach Białowieży? To też pokazuje problemy z polską obroną powietrzną, i to jest też pewien przyczynek, szanowni państwo, do tego o czym za chwilę chciałem jeszcze powiedzieć o tych ogromnych wydatkach na zbrojenia, jakie czekają nas wszystkich, bo to przecież z naszej kieszeni one są finansowane. Zaku są robione ogromne zakupy. Ogromne zakupy, chociaż jeśli chodzi o wojska pancerne, w sytuacji, kiedy Polska nie posiada efektywnego systemu obrony powietrznej, ja już od wielu lat mówię, że jak, jakiekolwiek poważne rozmowy, jakakolwiek poważna dyskusja na temat obronności Rzeczypospolitej Polskiej musi zaczynać się od kwestii zapewnienia obrony powietrznej, nowoczesnej obrony powietrznej. No jaki jest sens inwestowania w wojska pancerne, którym się nie da odpowiedniej, yy, odpowiedniej obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej, nie zapewni się w ogóle osłony o, obrony powietrznej państwa, infrastruktury krytycznej i tak dalej, i tak dalej. No to jest bezsensowne. Tym bardziej, szanowni Państwo, w sytuacji, w której na obronność przeznaczonych ma być w tym roku, w 2023, yy, według ustawy budżet Prawie 97 miliardów złotych. To jest, szanowni państwo, 3% produktu krajowego brutto. To jest ogromny wydatek, który jest finansowany z, naszej, z naszych kieszeni. A do tego trzeba jeszcze doliczyć co najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych z tak zwanego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Więc prawdopodobne jest to, wielce prawdopodobne jest to, że w tym roku wydatki na zbrojenia przekroczą. 130 miliardów złotych. 130 miliardów złotych, czyli co najmniej 4% PKB. 4% PKB. I to w sytuacji, w której w Sojuszu Północnoatlantyckim jest debata, w jakim tempie osiągać 2% PKB, zalecane przez Sojusz 2% PKB. I szanowni Państwo, ten, te zalecane 2% PKB, ten pułap 2%, tak naprawdę ma osiągnąć w tym roku zaledwie. 10 10 z 30 krajów członkowskich i też warto zauważyć, że takie państwa jak na przykład Niemcy chcą to robić bardzo powoli, bardzo powoli Berlin ten cel zamierza osiągnąć w ciągu 5 lat i tutaj mówimy o 2% PKB. Te pieniądze w Polsce wydawane są absolutnie chaotyczne. Ja już mówiłem o tym, mówiłem wielokrotnie, że ten chaos w wydatkach. Na zbrojenia jest wręcz porażający. Jest wręcz porażający. Zakupowane są różne typy czołgów. Dochodzi do sytuacji, w której Polska posiada sprzęt, no, można powiedzieć, postsowiecki. Pytanie, ile jeszcze go pozostało, czy w ogóle pozostał w, 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 polskich, w polskich magazynach po tym takim bezwarunkowym przekazywaniu sprzętu Ukrainie. Mówię tutaj o czołgach T72 i PT91 twardy. Mamy niemieckie leopardy. Zakupowane są amerykańskie Abramsy, koreańskie K2. Każdy z tych, z, z, tych, z tych czołgów ma osobne systemy, ma osobne trenażery, osobną amunicję, osobne zakłady remontowe. To jest potężne obciążenie logistycznie, zupełnie niepotrzebne, szanowni państwo. Taki rozrzut może być tłumaczony, no czym? Chaosem, który jest, jeśli chodzi o zamówienia dla, dla że tak powiem, na rzecz obronności państwa, czy też na rzecz... W zakresie szeroko pojętych zbrojeń. Natomiast no, widzimy tutaj potężne interesy różnego rodzaju grup zbrojeniowych, głównie amerykańskich i sojuszników Stanów Zjednoczonych. Polska jest traktowana jako łatwy. Można powiedzieć, taki rynek zbytu dla, dla także sprzętu używanego, chociażby starych czołgów Abrams. No niestety, brak tutaj pewnej wizji, takiej kompleksowej, całościowej. Jest wydawane lekką ręką, no tak jak mówię, ponad 130 miliardów złotych na zbrojenia, podczas gdy te pieniądze można byłoby z powodzeniem przeznaczyć na ochronę zdrowia, na rozwój technologiczny, na edukację dzieci i młodzieży w Polsce. Pod warunkiem, szanowni państwo, prowadzenia racjonalnej polityki zagranicznej polityki zagranicznej opartej o politykę realną o teorię realizmu politycznego sytuacja w której dzisiaj rząd w Warszawie oskarża Białoruś o eskalowanie napięcia jest pewnym wycinkiem jest pewnym wycinkiem musimy sobie zdawać sprawę, że to zaostrzenie relacji polsko-białoruskich, takie naprawdę poważne zaostrzenie ma miejsce od 9 sierpnia 2020 roku. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale przypomnę to jeszcze raz. Po wyborach prezydenckich na Białorusi rząd w Warszawie nie uznał ich prawomocności, a także właściwie można powiedzieć przyzwolił na różnego rodzaju działania mające na celu ingerowanie w wewnętrzne sprawy Białorusi, próbę wywołania kolorowej rewolucji, wspieranie tam czynników odśrodkowych, które chciały właśnie doprowadzić do destabilizacji państwa Państwa Białoruskiego. Co więcej, od tamtego czasu widzimy bardzo nieprzyjazne kroki podejmowane przez rząd w Warszawie pod adresem, pod adresem Republiki Białorusi i samego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Ja przypomnę tylko o działalności telewizji Bielsat, dotowanej przez rząd w Warszawie i to bardzo poważnymi kwotami. I ta telewizja Bielsat. 5 października 2022 roku wyemitowała taki materiał filmowy pod tytułem Na pewno zwyciężymy. I tam, ale także oczywiście na łamach portalu, możecie Państwo sobie sprawdzić, będzie link w opisie do tego filmu, w komentarzu link do artykułu na portalu telewizji Bielsat, BelSat BelSat.eu, gdzie jest mowa o tym, że blisko tysiąc białoruskich emigrantów szkoli się na terytorium państwa polskiego do walki z władzą prezydenta z, prezydenta Łuka, z władzą prezydenta Łukaszenki. Tutaj jest cytowany między innymi szef taki, no, można powiedzieć szef takiej organizacji, która rekrutuje tych białoruskich emigrantów, Aleksandr. Zarał, który właśnie podczas chociażby spotkania ze świetlaną Cichanowską w październiku ubiegłego roku, właśnie wspominał o tym, o, o tym szkoleniu, że mają być takie właściwie paradywersyjne grupy tutaj szkolone. Mówił o tak zwanym planie zwycięstwo, czyli właśnie wspieraniu różnego rodzaju działań odśrodkowych, które miałyby na celu obalenie władzy prezydenta Łukaszenki. Szanowni Państwo, tego typu działań było znacznie. Znacznie, znacznie więcej, przypomnę tylko o próbie, o, 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 tych, o tym goszczeniu takiego właściwie no, marionetkowego, właściwie, absolutnie kabaretowego y, rządu emigracyjnego w cudzysłowie rosyjskiego w, i w zeszłym roku i w tym roku. W, przy absolutnym można powiedzieć takim aprobacie władzy, władzy w Warszawie to są wszystko bardzo nieprzyjazne kroki podejmowane w stronę, w stronę państwa, państwa białoruskiego, państwa rosyjskiego i trudno się tutaj Dziwić, że dzisiaj tylko wycinkowy obraz jest przedstawiany w mediach głównego nurtu w Polsce. No nie, szanowni państwo, ta rzeczywistość jest bardziej, zdecydowanie bardziej złożona. Niestety, dzisiaj polska polityka zagraniczna jest ściśle związana z interesami Stanów Zjednoczonych, jest tak naprawdę pewnego rodzaju przełożeniem amerykańskiej racji stanu na ten region, region Europy Środkowo-Wschodniej. I niestety, tego typu działania eskalacyjne są już od dłuższego czasu obserwowane, biorąc pod uwagę fakt, że że czekają nas na jesieni wybory parlamentarne w Polsce. Pan prezydent Andrzej Duda do 14 sierpnia, a zgodnie z konstytucją, powinien ogłosić termin tych wyborów. No, nie ma się co dziwić, że także w przestrzeni publicznej zaczyna się straszyć, zaczyna się straszyć, zaczyna się, zaczynają się próby konsolidowania społeczeństwa polskiego wokół obecnej władzy i takim straszakiem staje się prezydent Aleksander Łukaszenka, Grupa Wagnera, Jewgeni Prygorzyn i tak dalej. A ja tylko przypomnę, że media rządowe, ośrodki okołorządowe w Polsce bardzo mocno Kibicowały, można tak powiedzieć, w cudzysłowie, w dużym cudzysłowie, buntowi Prigorzyna. Mówiło się o płuczu, o zamachu stanu i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o 24 czerwca bieżącego roku, a tak naprawdę okazało się, że była to operacja rosyjskich tajnych służb. Jewgieni Prigorzyn, jak gdyby nigdy nic, niedawno był przyjmowany w Sankt Petersburgu podczas szczytu Rosja-Afryka gdyby był prawdziwym zamachowcą czy puczystą, no absolutnie byłoby to niemożliwe. Natomiast widać tutaj złą ocenę sytuacji, widać tutaj tak naprawdę tako, takie myślenie życzeniowe w polskiej polityce zagranicznej, które jest szalenie niebezpieczne. Ja sobie zdaję sprawę, że w najbliższych dniach będziemy świadkami takiej całej kampanii informacyjnej pod tytułem, w cudzysłowie, silni, zwarci i gotowi. Kulminacja będzie 15 sierpnia w święto Wojska Polskiego, ogromna defilada w Warszawie, ale także wcześniej, 13, 14 sierpnia, różnego rodzaju pokazy wojskowe, pikniki w miastach wojewódzkich, we wszystkich miastach wojewódzkich w całej Polsce, zapowiadane szumnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. No, trudno tego nie odebrać inaczej, jak część kampanii wyborczej. No, ale z drugiej strony także widzimy próby konsolidowania przez Stany Zjednoczone, tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, konsolidowania tych państw, solidarności tych państw. I to także oczywiście będą przedstawiciele Sił Zbrojnych różnych państw na NATO podczas tej defilady wojskowej. Widać te, te, to zaniepokojenie w Waszyngtonie brakiem jakichkolwiek postępów w tej tak zwanej kontrofensywie ukraińskiej. W związku z tym no, należy się spodziewać moim zdaniem niestety, niestety takiego próby werbalnego eskalowania, pojawienia się różnych napięć w relacjach, w relacjach dwustronnych. Ja niestety również wśród różnych scenariuszy zakładam możliwość scena taki scenariusz jakiejś próby Prowokacji, także prowokacji pod obcą flagą, chociażby na granicy polsko-białoruskiej czy białorusko-litewskiej, aby jeszcze zwiększyć to, to napięcie. Niewątpliwie takie zwiększenie napięcia w relacjach litewsko-białoruskich, litewsko-rosyjskich czy polsko-rosyjskich, polsko-białoruskich byłoby dzisiaj na rękę Stanom Zjednoczonym. Z punktu widzenia państwa polskiego jest to absurdalne, jest to absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. My powinniśmy prowadzić politykę wielowektorową, politykę opartą na pokoju w regionie, powinniśmy być mediatorem, aby doszło do jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie i oczywiście, aby jak najszybciej znormalizować relacje z Białorusią i Rosją, ponieważ tylko normalizacja relacji z Rosją i Białorusią oraz oraz wywarcie nacisku na władze w Kijowie, aby doszło do odrzucenia ideologii banderowskiej z polityki tego państwa, aby doszło do jak najszybszych ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, jest gwarantem pokoju, stabilności, dobrobytu w naszej części, w naszej części Europy. Postawienie na mądrą, dobrą dyplomację, na politykę wielowektorową pozwoli zaoszczędzić dziesiątki, pozwoliłoby zaoszczędzić dziesiątki miliardów złotych, które są dzisiaj przeznaczane zupełnie Bezsensownie, bezsensownie na, na kolejne zbrojenia, robione zresztą bardzo chaotycznie. Dziękuję Państwu za uwagę.